Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na tych naszych 360-sekundowych rekolekcjach. Chcemy usiąść przy studni. Chcemy usiąść przy studni z Samarytanką, z Jezusem. Chcemy się znaleźć także i my. Towarzyszyć nam będzie Ewangelia św. Jana. Dziś, czwarty rozdział, kilka pierwszych sześć wersów. Posłuchajcie. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli. Iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie. Opuścił Judeę i udał się znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około godziny szóstej. Moi drodzy, droga Jezusa wiedzie na północ. Idzie w stronę Galilei, pachnącej chlebem nie tylko nazaretańskiego rodzinnego domu, ale i pierwszym cudem w Kanie. Wraca tam niejako do siebie. Tam w kafarną niedaleko, dokona kolejnego cudu, uzdrowi syna królewskiego urzędnika. Szybko, krótko i bezboleśnie. Powiem mu dokładnie cztery słowa: Idź, syn twój żyje. Dworzanin uwierzy. Szybka sprawa. Dlaczego z samarytanką nie udało się tak samo? Dlaczego z samarytanką nie poszło tak sprawnie? Bo każdy ma swój czas. A Bóg nieziemską cierpliwość. Moi drodzy, dziś z Jezusem siadamy przez studni. Czym była owa studnia? Czy tylko źródłem, z którego czerpano wodę? Nie. Przychodzili również do niej mieszkańcy konkretnej wspólnoty, nie tylko po wodę, do picia, aby się umyć, nakarmić bydło, napoić bydło. Przychodzili też pogadać, zwyczajnie poplotkować, pożyć przez chwilę życiem innych. I właśnie tego ostatniego boi się Samarytanka. Dlaczego? Niebawem Ci o tym powiemy. Jezus zmęczony drogą siada przez studni. Skwarne południe. Żar leje się z nieba. Jest sam. Bo nikt rozsądny nie wystawia czoła na słońce. Na to właśnie liczy Samarytanka, że absolutnie nikogo przy studni nie spotka. To studnia nie byle jaka, podarowana Józefowi przez Jakuba. I w sumie nie wiadomo, czy kryła w sobie więcej wody, czy sentymentalnych wspomnień. Ani co było cenniejsze? Woda w piaszczystym Sychar, czy znaczenie daru Ojca Jakuba? To trochę jak i dziś, bo dziś bardziej czasem patrzymy na użyteczność niż na to, co ma wartość ponadczasową, co, co ma duszę. Zobacz, że Bóg wybiera i konkretne miejsce, i konkretny czas. Bóg wybiera konkretną porę spotkania południe, nawet wtedy, kiedy wydaje się to niesamowicie niewłaściwe, dziwne, bo Bóg spotyka człowieka właśnie wtedy, gdy ten się tego nie spodziewa. Piaski, sychar źródło. A gdybym cię dzisiaj zapytał co dla życia jest najważniejsze, zapewne odpowiedziałbyś woda, powietrze, chleb. Za chwilę wbilibyśmy może na wyższy poziom, powiedziałbyś miłość, ciepło rodzinne, fajny klimat w pracy. A gdzie Bóg? A gdzie modlitwa? Liczysz w swoim życiu na Jezusa? Gdzie jest ten którego być może znasz, ale tak nie do końca. Na którym miejscu on by się uplasował? Z czego czerpiesz? Gdzie jest Twoje źródło? Nie to plastikowe, byle jakie, codzienne, ale to ponadczasowe. Gdzie jest mój Bóg? Czeka na mnie przy studni. Gdzie ja jestem? Nie zawsze tego wiem. Do zobaczenia.